Okno na kulturę. Audycja Okno na kulturę. Witają Państwa. Łukasz Adamski. I Grzegorz Kasjaniuk. Drodzy Państwo, przed nami audycja wypełniona jednym tematem, który ma wiele wątków, bo nie tylko filmowy, nie tylko serialowy, no ale proza życia. Ale także wątek muzyczny, ten z chęcią podejmę, bo jest tutaj mocno zarysowany. Nie tylko postacią ze scenariusza, czy też z pierwowzoru książki Jakuba Żulczyka, ale przede wszystkim ze sceny, estrady. To jest realne i dotyka wielu, wielu artystów. Robimy informację zwrotną? Robimy informację zwrotną jak najbardziej, szczególnie, że serial podbija coraz bardziej serca widowni, jest coraz bardziej, no jest coraz popularniejszy. Cały czas widzę, że utrzymuje się w tej dziesiątce najchętniej oglądanych seriali Netflixa. I powiem ci, że no dla mnie ten serial był jednak zaskoczeniem i był, no był wstrząsający pod wieloma względami. Co ciebie wstrząsnęło w tym filmie? Co jeszcze może krytyka filmowego wstrząsnąć? Wiesz co, to jest serial, który jest pokazany z punktu widzenia alkoholika, który ma taką misję życiową, żeby przestrzegać ludzi przed alkoholem, bo Żulczyk nie tylko prowadzi podcast o alkoholu, nie tylko pisze ciągle o tym alkoholu, często mówi o tym alkoholu jako alkoholik, ale w taki dosyć, wiesz, przenikliwy sposób potrafi pokazać problem alkoholizmu, taki realny problem alkoholizmu. Nie ten powierzchowny problem alkoholizmu, tylko ten realny. W Warszawiance to było też trochę zaznaczone. Tam Borys Szyc wciela się w pisarza, takiego właśnie 40-latka. Niektórzy określali ten serial 40-latkiem dzisiejszego pokolenia. Który jest hedonistą, chce ułożyć sobie relacje ze swoją córką i no, mocna produkcja, która miała może swoje wady. On jest dostępny na Sky Showtime, natomiast to jest mocna produkcja. Ale tutaj w informacji zwrotnej jednak dostaliśmy no obraz alkoholika bardzo realistyczny. Wiesz, jak rozmawiałem z osobami, które zajmują się też zawodowo właśnie alkoholizmem, no to mówią, że to jest jedna z niewielu produkcji, która pokazuje istotę alkoholizmu, jakim jest kłamstwo, jakim jest życie w kłamstwie, wiecznym kłamstwie, kłamaniem samego siebie, rodzinę, jak to kłamstwo rozwala wszystko wokół. Mamy Jakuba Żulczyka, czyli autora, mamy pisarza, mamy człowieka, który no pewnie też walczy z jakąś swoją traumą, może nie traumą, ale demonami. Demon alkoholizmu, no to jest fakt i widzimy, co alkohol robi z ludźmi. Widzimy na przełomie wieków, bo pierw, jeżeli sprawa polityczna, to rozpijanie narodów i wprowadzanie alkoholizmu w te narody, które chce się upodlić. Potem sytuacja związana z traumatyzacją, czyli jak poradzić sobie z tym, co przynoszą kataklizmy, tak jak na przykład pierwsza czy druga wojna światowa i wpędzanie siebie właśnie w tę przestrzeń nałogu, który niby daje pewną wolność, a tej wolności nie daje. A potem niemożność radzenia sobie z wieloma sytuacjami, na przykład sukcesem, jak było w przypadku Robiego Williamsa. Opowiadaliśmy o tym, ale i radzeniem sobie, jak mówiliśmy w przypadku Sylwestra Stallone, który jednak z pewnych sytuacji wyszedł, by ostatnio podbija film na TikToku popularność, w którym tańczy ze swoimi córkami. No tak. Więc to pokazuje skierowanie na właściwą tę stronę, gdzie widz informacji zwrotnej chyba takiego happy endu by oczekiwał. Mhm. Właśnie takiego happy endu, gdzie ojciec w końcu spotyka swoje dziecko, z którym przez całe życie się rozmija. Nie potrafi nawiązać kontaktu. Myśli, że rozumie, ale nie rozumie. Gdzie są te dwie osobowości, czyli ta empatyczna i ta drapieżna, ta, która chce pomóc i ta, która niszczy. I w tym wszystkim te sytuacje dotykające ciała i ducha, które dzisiaj nazywa się depresją, które funkcjonują i które tak mocno dotykają coraz młodsze pokolenia. Już nie tylko nastolatków, ale i dzieci. Film, który powstał na podstawie książki, film, który... No, serial. Serial, tak, w reżyserii Leszka Dawida, ma chyba tę moc, że reżyser także wcześniej realizował produkcje związane, zwłaszcza film, tak, związany ze środowiskiem hip-hopowym i z uzależnieniami, nie tylko od alkoholu, więc w jakiś sposób przygotował się przez te lata, chociaż od premiery tamtego filmu upłynęło sporo czasu, to jednak chyba ten czas pozwolił mu przygotować się właśnie do tej
do tej produkcji, Leszek Dawid. No tak, tak, wiesz, no, ja bym nawet aż tak bardzo tutaj nie kładł tego nacisku na reżyserię samego Dawida, który oczywiście, tak jak mówisz, zrobił Jesteś Bogiem, Broad Peak, nieudany dosyć film z zeszłego roku, wcześniej Ki, ale też no, seriale, no, Pakt, tak, on wszedł w taką działkę bardzo właśnie serialową. Natomiast tutaj chyba istotą jest to, co robi dwóch ludzi, no, z jednej strony Jakub Żulczyk, Który napisał bardzo dobrą, znaczy ja nie czytałem powieści, tak, ale który dał taki materiał, że można było z tego zrobić bardzo dobry serial. Serial, który z jednej strony dotyka gatunku, jakim jest thriller, tak, no bo tutaj tam mamy zaginięcie syna, takiego no, emerytowanego, zblazowanego gwiazdora rocka, którego gra Arkadiusz Jakubik. I on szuka tego syna, więc mamy ten wątek kryminalny. Pojawia się wątek, który jest też bardzo ważny, czyścicieli kamienic, czyli tej bandyckiej reprywatyzacji w Warszawie. To też jest istotny wątek, tak? Znaczy to jest skandal, który dotykały środowiska lewicowe. Stąd pewnie się pojawiło też to w książce Żulczyka, który ma poglądy dosyć mocno lewicowe. I środowiskom lewicowym w Polsce bardzo zależało. No, no, Jakub, na przykład Śpiewak jest tego dowodem, tak? Że bardzo jednak zależało na tym, żeby tą aferę reprywatyzacyjną w Warszawie ujawnić, tak? Więc to jest też taka produkcja, która tego dotyka. Może nie eksploatuje mocniej, tak? To nie jest tak, że dostajemy jakąś opowieść o źródłach tej afery, tak? Ona się zatrzymuje raczej w pewnym momencie. Raczej tego, że jest, że zasygnalizowana. Tak. I do końca wychodzi z filmu, że nawet, bo ona nie jest chociaż oskarżana, ale w finale się okazuje, że to nie ona jest tutaj tym, który finalizuje tę całą sprawę w sposób brutalny. Tak, 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 ale ona gdzieś tam jest zaznaczona. Wiesz, to jest ważne, że jednak kino to był mój telefon. Tak, nie, że, to tak, było że, ostrzeżenie pierwsze. To było ostrzeżenie pierwsze, tak, że rozmawiamy o aferze reprywatyzacyjnej. Natomiast wiesz, ten wątek tego alkoholizmu, który się ciągnie przez cały film. I wątek muzyczny. Tutaj mamy wielowarstwowość. Nie wiem, jak życiorys Jakuba Żulczyka. Ale tutaj doprowadzenie do tego, by, no, mówiłeś, że jednak pierwowzór ważny, ale jednak trzeba też na tej podstawie napisać scenariusz. To też jest istotne i ważne, a to się udało, zwłaszcza w tych polskich realiach. Niezwykle często jest to trudne, ale w przypadku jednak produkcji Netflixowej, no chyba udało się, bo ona ma swoje reguły i swoje prawa, czyli pewna narracja, sposób kończenia odcinka, przechodzenia w następny, więc to jest tutaj dosyć istotne. Ja ci tutaj wejdę w słowo, bo to jest bardzo ciekawa, wiesz, kwestia i na przykład Piotr Gociek, jak recenzowaliśmy ten serial w mojej audycji z Piotrem, on zwrócił uwagę, że może niepotrzebny jest ten głos z offu, ten narrator, który tam się pojawia. I wiesz, ostatnio rozmawiałem z osobami, które pracują przy serialach Netflixa i opowiadały mi, że już ta kwestia narratora to jest taki wymóg, który pojawił się przy tym, jak zaczęto pracować z algorytmami, czyli sztuczna inteligencja. To znaczy Netflix, znaczy algorytm Netflixa mówi, że najważniejsze w serialu jest pierwsze tam kilka minut, pierwszego odcinka. Jeżeli widz nie zatrzyma się przy tych pierwszych kilku minutach, przełączy, to już najprawdopodobniej nie wróci do tego serialu. Więc te pierwsze pięć minut często jest w taki sposób robione, żeby jak najbardziej przyciągnęło uwagę i to nie widza polskiego tylko, ale również zagranicznego. Bardzo istotne jest, czy się pojawia właśnie głos z offu, który tłumaczy nawet temu widzowi, który nie jest zbyt wymagający, tak? Mówiąc delikatnie. To znaczy musisz dopasować poziom do widza o ilorazie inteligencji może niższym niż przeciętna, tak? Żeby on na pewno zrozumiał, co się dzieje na ekranie. Z drugiej strony bardzo ważna jest kwestia właśnie języka obcego czy nieobcego, napisów, tak? To wszystko jest istotne i to kreuje algorytm właśnie w Netflixie. Więc to, że tutaj jest ten narrator z offu, który ja uważam, że też nie jest do końca potrzebny, wynika z tego, że Netflix jest masową platformą i do mas kieruje po prostu swój produkt. Co nie znaczy, że ten serial ma obniżony poziom. Nie ma, ale mówisz o narratorze, znaczy mówimy właśnie o tym, jak Netflix działa, że to jest serial Netflixowy, to tylko chciałem to zaznaczyć. Warto wiedzieć zatem, jak działa ten system, żeby wiedzieć, z jakim nastawieniem podejść do oglądania. Ja nigdy nie byłem jakimś zwolennikiem produkcji serialowych. Nie, że mnie onieśmielały, ale
powodowały dla mnie zawsze pewnego rodzaju dłużyzny i przeciąganie pewnych wątków, które często nie były rozwiązywane. Zwłaszcza w takich produkcjach podejmowanie niektórych wątków nie jest rozwiązane. W tym filmie również mamy taką sytuację i powiem szczerze, że mnie ona zdenerwowała, bo chciałbym też i o mankamentach powiedzieć. Sytuacja, kiedy z branży dwóch kolegów się ze sobą styka, się okazuje, że jeden drugiego oszukał i to w sposób taki, że padł na niego cień dokonania zbrodni. I ta osoba jako ofiara zostaje w swoim mieszkaniu uwięziona i do tego wątku w ogóle się nie powraca. Czy ktoś uwolnił tego człowieka, czy się nim zajął, to wszystko w takiej podświadomości jest rzucone, a był związany, a okazało się, że mamy inny koniec i jakby ten wątek gdzieś tam został odsunięty, co się z nim stało, czy tam do końca świata już został w tym mieszkaniu, czy tam policja weszła, to już nie było istotne. Może i tak chodzi tutaj jemu się po prostu należało i tyle. No bo się należało. Znaczy, więc tak, mówisz o postaci granej przez Andrzeja Konopkę. Tam jest taki wątek, kiedy on zostaje związany, że porwany, tak? No i później zostawiony. No, w domyśle pewnie się jakoś rozwiązał, no po prostu. No. Nie wiem, czy akurat scena musi być pokazana, że ktoś go rozwiązuje, bo to by było trochę... Wiesz, to też pamiętaj o tym, że jak masz konstrukcję odcinka danego, to każda scena, która jest nakręcona i nie pasuje do narracji, do płynności narracji, ona musi być wycięta. Bo to naprawdę ma znaczenie, tak? Znaczy, no po co taka scena, nie? Znaczy... Co ona ma więcej? No okej, okay, no jakby w domyśle pewne rzeczy zostają. Ale wiesz co, mówię, skupmy się tutaj na tej samej kwestii alkoholizmu, bo rozpoczęliśmy od tego, że alkohol jest obecny, tak? Myślę, że on jest wszechobecny. Nie wiem, czy uważasz, że reklamy alkoholu powinny być zakazane. Ja mam ambiwalentny stosunek, bo ja mam zawsze ambiwalentny stosunek do tego, znaczy do oddawania prawa władzy do zakazywania nam czegokolwiek. Tak? Uważam, że w naszym sumieniu powinniśmy rozstrzygać, sami rozstrzygać. Wiesz, jeżeli Bóg daje nam wolną wolę, to tym bardziej państwo nie powinno nam zabierać wolnej woli. Ale Bóg także daje 10 przykazań. I trzeba tutaj też, jeżeli chodzi o tę kwestię wiary, no tutaj je realizować w swoim życiu. I w tym momencie jednak efekt, jaki daje alkohol, to jest jednak efekt uzależnienia. Sam, kiedy byłem szefem reklamy, to miałem sytuację, gdy producenci zwracali się i agencje, żeby reklamować alkohol, ale wtedy były też regulacje, kiedy w mediach publicznych można lekki tak zwany alkohol promować, a ciężkiego w ogóle. I sam byłem temu przeciwny. To taka moja opcja, ale masz rację. Oczywiście wolność w nadmiarze prowadzi do zniewolenia, ale tutaj, jeżeli chodzi o tę kwestię, to należałoby pierw nie walczyć z reklamami, ale walczyć z pojemnościami alkoholu sprzedawanymi. I dopóki tak zwane małpki będą w sprzedaży, to tego alkoholizmu się nie wypleni. Masz rację, to jest też pytanie... Kiedyś w kinie szczególnie, tak? Kiedyś szczególnie w kinie ten papieros, który był w ręku Bogarda, który był w ręku Sinatry, który był w ręku jeszcze późniejszych, tak? Aktorów w latach Bogusława Lindy, w latach 90. Ten papieros był czymś takim... glamour, tak? To było coś, co powodowało, że ludzie zaczynali palić. Ja nie palę papierosów, ja rzuciłem ten okropny, obrzydliwy nauk. Paliłeś? Paliłem i to dosyć długo, ale ja też zacząłem chyba palić, wiesz, właśnie przez filmy, tak? Bo to jest fajne, tak? Bo, wiesz, kiedyś była taka scena w filmie, który ma absolutnie dziwaczny tytuł po polsku, znaczy amerykański tytuł jest Blue in the Sky, natomiast w Polsce był tytuł Brooklyn Boogie. To jest druga część filmu Dym Wayne'a Wonga i Paula Ostera, tego duetu, Wayne Wong i pisarz nowojorski Paul Auster. I tam jest taka scena w tym Brooklyn Boogie, jak Harvey Keitel, który gra właściciela takiego małego sklepiku właśnie z papierosami, z gazetami, tak? Tak jak we Włoszech masz te sklepy, te tabakiery, tak? One się nazywają, więc z kawą, nie? Już zanikły takie sklepy i do niego przychodzi Jim Jarmusch, który gra sam siebie, Jima Jarmusza, no i pali z nim ostatniego papierosa, bo mówi, że musi rzucić. Tam jest cały taki długi monolog o tym, jak naziści w filmach palą, tak? Jak w specyficzny sposób naziści trzymali papierosy w rękach. I wiesz, to jest też ciekawe, jak kino wykreowało papierosy. Zobacz, dzisiaj w kinie tych papierosów prawie nie ma. Postacie, które są fajne, postacie, które są przyciągające, magnetyczne, pozytywne, one raczej papierosów nie palą. I teraz pytanie jest, czy gdyby te postacie w kinie nie piły alkoholu, alkohol jest wszędzie, tu wino, tu piwo, tak, tu inne, gdyby one nie piły tego alkoholu, pytanie, czy to by się przełożyło na to, że widzowie przestają pić. No ale wiesz, z drugiej strony masz raperów, którzy rapują o narkotykach, rapują o marihuanie, rapują o alkoholu. Nie wszyscy
wszyscy. No Peja na przykład bardzo dużo o alkoholizmie mówi, bo sam jest alkoholikiem i mówi, że alkohol jest demonem, jest czymś bardzo złym. Więc to jest też pytanie, tak? No ale no nie możesz regulować popkultury, nie możesz artystom powiedzieć, słuchaj, nie wolno ci pokazać papierosa na ekranie. Tym bardziej, że serial Informacja Zwrotna dotyczy życiorysu bohaterem. Jednym z bohaterów jest w sumie w dalszym ciągu ikona muzyki punk rockowej. Gra Arkadiusz Jakubik tego bohatera, który sam na co dzień przecież gra w zespole Doktor Misio, więc wie, jak zagrać i jak wygląda scenariusz, który pisze życie, jak wyglądają kulisy koncertów, jak wygląda życie muzyka. I on jest tym, który co rusz tu sięga po papieros i co rusz sięga po alkohol. To są takie nieodzowne atrybuty jego funkcjonowania. I cały czas pojawia się temat informacji zwrotnej. Jakby jest bardzo uniwersalny, bo nie dotyczy tylko relacji między nim a synem i innymi osobami, które tam się pojawiają, a tak naprawdę dotyczy jego samego. Tej informacji zwrotnej, jaką on, alkoholik, otrzymuje od siebie samego w konfrontacji z informacjami, które kieruje do niego świat zewnętrzny. Okno na kulturę. Informacja zwrotna. Dzisiaj rozmawiamy o serialu kryminalnym z tego roku w reżyserii Leszka Dawida na podstawie powieści Jakuba Żulczyka. Też pod tym samym tytułem. To jest 5 odcinków produkcji. Szybko się ogląda, bo jest ciekawość, co będzie dalej. Wiesz, ci powiem, że to jest jeden z tych seriali, który mnie absolutnie od razu wciągnął. To znaczy, ja go obejrzałem za jednym razem, ja go za jednym zamachem. Tak, włączyłem sobie jeden odcinek do audycji filmowej, tak, którą tutaj też na antenie Polskiego Radia Olsztyn do audycji do zobaczenia. Tak mówię, dobra, spróbuję, zobaczę. Tak, co miałeś niechęć? O, znowu nie, serial. To, wiesz co, miałem coś takiego, nie, to nawet nie o to chodzi. No ja, wiesz, ze względów zawodowych muszę oglądać po jednym odcinku prawie wielu rzeczy, które się pojawiają, żeby wiedzieć, co polecić słuchaczom naszym tutaj. Czy mają marnować swój czas, czy mają nie marnować swojego czasu. Natomiast wiesz, kiedy zobaczyłem tu Żulczyk, tu, wiesz, ja cenię Jakuba Żulczyka walkę z alkoholem też, tak? Cenię jego pióro i jak zobaczyłem Żulczyk, Arek Jakubik, ja go też osobiście lubię, Arka. Więc też uważam, że to jest świetny aktor polski. Naprawdę. I kiedy zobaczyłem, wiedziałem, że to odpalę. Ale, wiesz, od razu jak zrobiłem taką króciutką recenzję na Twitterze, w portalu X dzisiaj, kiedyś w Twitterze, to od razu, to natychmiast dostałem taki feedback, o Jezu, znowu ten Żulczyk i Wuda, pewnie znowu będzie plucie na Polaków, jak u Smarzowskiego, tak? Czy na prezydenta. Ale ostatnio premier tak. Morawiecki zrobił recenzję serialu pozytywną i bardzo tutaj mam nadzieję, że Jakub Żulczyk odpowiedział też pozytywnie, więc cieszę się, że następują takie pozytywne relacje międzyludzkie. Mam nadzieję, że obejrzał i mam nadzieję, że w ogóle polska prawica zacznie oglądać seriale i zajmować się kulturą, bo z tym jest wielki problem. I ze zrozumieniem kultury. Natomiast, wiesz, zobaczyłem taką reakcję, nie? Ale wiesz, to jest też bardzo istotna reakcja, bo to nie chodzi o jakieś uprzedzenia, tylko chodzi o to, że filmy Smarzowskiego, które dotykały alkoholizmu i nawet film Pod mocnym aniołem na podstawie Jerzego Pilcha, to były filmy mocno o alkoholizmie, ale ja zawsze miałem wrażenie, że to jest taka pornografia picia i że to jest coś nawet, że Smarzowski tapla się w tym i ma jakąś satysfakcję w taplaniu się w tym błocie. Bo to były filmy, które pokazywały alkoholizm, ale one moim zdaniem nigdy nie dotykały istoty tego alkoholizmu. Czy to Drogówka, gdzie Jakubik też grał policjanta, który ciągle tam pił skorumpowanego, tak? Czy inne filmy, Wesele, gdzie też Jakubik zresztą jest, gdzie w ogóle wszystkie filmy Smarzowskiego, gdzie ta woda leje się strumieniami, mam wrażenie, że Smarzowski chce pokazać, słuchajcie, to jest ta polskość, to jest ta woda, tak? Natomiast Żulczyk mówi, no zejdźmy na inny poziom i zobaczmy, czym jest istotą, znaczy czym jest picie, tak? Czym jest alkoholizm. I Żulczyk tworzy tutaj kreację, bo ja uważam, że to nawet nie jest rola, to jest kreacja aktorska. On jest znakomity, tak? W scenach emocjonalnych różnych. Najlepsza rola jego życia? Myślę, że tak, wiesz? To znaczy, myślę, że to jest... Tak, Jakubik stworzył bardzo wiele ról. Część z nich to są role świetne, w części to jest po prostu Arek Jakubik, bo czasami chcemy oglądać Bogusława Lindę, chcemy oglądać Lubaszenka, a nie postaci, tak? Które oni grają. Chcemy oglądać Cezarego Pazurę, a nie postać, jaką gra. I chcemy oglądać Arka Jakubika. Tutaj nie. Ja zapomniałem, że to jest Jakubik. Oglądając go, zapomniałem, że to jest Jakubik. I to jest bardzo istotne. Natomiast wiesz, no,
o czym ten serial mówi? On pokazuje, pokazuje kłamstwo, tak? Że na każdym kroku alkoholizm kłamie samego siebie, alkoholik okłamuje samego siebie, okłamuje bliskich, okłamuje swoje dzieci. I to upodlenie alkoholowe właśnie polega na życiu w ciągłym kłamstwie. Na życiu w ciągłym kłamstwie. Nie na tym, że on zażyga się, tak? Nie na tym, że on będzie w swoich ekstrementach leżał. To, co pokazał Smarzowski właśnie w Podmocnym Aniołem. Ja dlatego, wiesz, też cenię Wszyscy jesteśmy Chrystusami Koterskiego, który też jest bardzo mocnym filmem o uzależnieniach. Czy Michał Koterski tutaj gra syna Adasia Miałczyńskiego. On później, jak pamiętasz, Koterski zagrał w końcu Miałczyńskiego. On gra uzależnionego od narkotyków, natomiast Marek Kondrat wciela się w Miałczyńskiego uzależnionego od alkoholu. I to jest też bardzo mocne. Mocna produkcja. Ja z jedną osobą, z kolegą rozmawiałem, który miał ojca alkoholika i mówi, że to właśnie Wszyscy jesteśmy Chrystusami pokazało mu coś, co było straszne dla niego w domu, kiedy przychodził ojciec i smażył sobie pierogi na patelni, tak jak Marek Kondrat w tym filmie. On mówi, to jest scena wyjęta z mojego życia, kiedy tata przychodzi totalnie narąbany, tak? I coś takiego robi. Powrót do tamtych dni Kondrata Aksinowicza z zeszłego roku, gdzie Maciej Sztur też bardzo transgresywną rolę. Sam Maciej Sztur, który opowiadał o swoich problemach z alkoholem, nawet w wywiadzie ze mną dla Interi.pl opowiadał o swoich problemach z alkoholem. Też pokazuje, też to jest taki autobiograficzny film. Kondrat Aksimowicz nakręcił ten film o swoim tacie, o swoim ojcu, który absolutnie został zdegenerowany przez alkohol gdzieś tam na blokowisku. Też bardzo mocna produkcja, ale to ten serial pokazuje kłamstwo. Pokazuje kłamstwo, a to alkohol to po prostu kłamstwo. Jaki jest cel? Bo z jednej strony ci, którzy stykają się z tym cierpieniem i są jego uczestnikami, bo mają w domu alkoholika, jeżeli on jeszcze jest głową domu, to wiadomo, jakie to jest cierpienie. Inna sprawa to jest kwestia tego obrazu, z którym można się utożsamić, tak, że dzieci, dorosłe dzieci alkoholików mogą się utożsamić, że to oddaje rzeczywistość, taka jest prawda. Czy oddanie tej rzeczywistości jest dla nich terapeutyczne, w jakiś sposób leczy, czy też nie do nich to jest skierowane, a raczej skierowane jest do tych, którzy mogą wpaść w sidło alkoholu, żeby taki film zobaczyć. Wiadomo, że jest to sytuacja mocno zaogniona. Alkoholizm jest sytuacją, w której ciężko przestrzegać. Jeżeli ktoś się nie sparzy i nie dotknie, to nie wie, co to jest. Ale jednak kultura masowa i popkultura sprzyja temu, że alkohol towarzyszy, jest twoim towarzyszem. I kiedy ja spotykam się z młodzieżą w szkołach, to problem się pojawia taki, że między przerwami potrafi młodzież sobie taką jedną małpkę, to jest taka mała pojemność alkoholu, w buteleczce wypić, bo po tym młodym człowieku nauczyciel nie widzi, że on ten alkohol wypił. A mamy przy szkołach śmietniki wypełnione. I to po brzegi. To tymi produktami. I to jest tragedią. Czy młody człowiek dopiero obudzi się, jak będzie chciał wyjść z uzależnienia? Wielu widzimy młodych nastoletnich, którzy są uzależnieni, wychodzą z tego. Wiele jest świadectw, tak? Także pojawiają się, jeżeli ktoś staje się sławny, to potem mówi, że miał takie cierpienie i że z tego wychodził, że były depresje, były cięcia się, próby samobójcze, różne takie sytuacje. Więc jaka to jest, jaki jest cel tego serialu? A może to jest kwestia samych alkoholików, może nie rodzin, tych, którzy to widzą, tylko samych alkoholików, żeby mogli spojrzeć na siebie, bo mamy bohatera, który nie jest w stanie spojrzeć na siebie. Otrzymuje różne informacje zwrotne, ale ich nie przyjmuje. Szuka wszędzie, tylko nie w sobie. I efekt mamy taki, że znajduje. Nie zdradzamy, ale znajduje odpowiedź, gdzie tak naprawdę alkoholik w życiu codziennym tej odpowiedzi nie znajduje, nie potrafi do niej dojść. Stąd mamy spotkania AA, stąd 12 kroków, przechodzenie, żeby zrozumieć, żeby spojrzeć, żeby wybaczyć, przebaczyć, ale przede wszystkim, żeby stanąć w prawdzie. Wiesz, ważne jest też to, że ten alkoholizm jest pokazany wśród... Nie lubię tego słowa, ale wśród jakichś elit, tak? To znaczy, finansowych choćby, tak? Jakubik gra tutaj emerytowanego gwiazdora, który najlepsze lata artystyczne ma za sobą, natomiast zainwestował, i tutaj się pojawia ten wątek reprywatyzacyjny, zainwestował w mieszkania w Warszawie i dzięki temu sobie jakoś spokojnie tam egzystuje, pewnie ma jeszcze z ZAX-u. I stać go na alkohol. No tak, ma pewnie jeszcze z ZAX-u, tak, pieniądze.
Więc jakoś tam nie musi już grać na scenie i spokojnie sobie żyje. Wiesz, jednym z moich ulubionych, no, z najbardziej przenikliwych filmów o alkoholizmie, które stoją gdzieś w tym, na tym bardzo wysoko w tej hierarchii filmów właśnie o uzależnieniu, w moim takim prywatnym zestawieniu, jest Żółty szalik Morgensterna. Nie wiem, czy pamiętasz, to jest taki film, który był zrobiony już chyba z 20 lat temu w cyklu Polskie Święta. To był taki cykl Telewizji Polskiej i tam pojawiały się takie filmy. To jest z Januszem Gajosem film, w którym on właśnie wciela się w alkoholika, takiego bardzo bogatego biznesmena, dobrze sytuowanego, i on też pokazuje te picie elit, tak? Te picie tych, których stać na najdroższą wódkę, na najlepiej zmrożoną wódkę. Jak ostatnio politycy się założyli przy okazji wyborów, że jeden drugiemu postawi alkohol za... No 800 widzisz, zł, 1500. No i widzisz, to jest też to, tak? Czy widzisz, bo kultura picia w Polsce, ona jest inna trochę niż kultura picia w krajach śródziemnomorskich, co nie znaczy, że jest lepszą czy gorszą kulturą picia. Znaczy lepszą na pewno, nie? Znaczy, oczywiście w krajach śródziemnomorskich to wino, które jest bez przerwy, często rozcieńczane wodą, tak? Ono jest. Ono, czy we Włoszech ukochamy obaj Włochy, czy ty uwielbiasz Portugalię też, tak? To wino jest. Ono jest wszechobecne. I teraz, no, to też jest alkohol, tak? Choć, tak jak mówię, no, wiesz, ja w swoim życiu prawie nigdy Włocha pijanego nie widziałem. W Olsztynie kumpluję się z wieloma Włochami, wychodziłem z nimi na imprezę, oni nigdy nie byli tak pijani jak Polacy, Anglicy, tak? Jak ci, którzy piją wódkę. Wiesz, ja nie tykam w ogóle alkoholu poza winem, tak? No, wino też jest alkohol, ale ja nie tykam żadnego alkoholu. Ja nie piję wódki, nie piję bourbonów, nic nie piję, tak? Znaczy, powiedziałem, nie będę pił alkoholu. I takie seriale, jak wiesz, jak ten, utwierdzają mnie w tym przekonaniu. Obejrzałem ten serial, informacja zwrotna, i miałem wyrzuty sumienia, że ja wina piję za dużo. Także może w ogóle powinienem odstawić dotyka, alkohol. Czyli jakiś cel dotyka. Jest, czyli tak twardo stąpającego człowieka po ziemi jak ty dotknął ten film w sferze ducha w tym momencie. Tak, znaczy oprócz tego, że ten wątek ojcowsko-synowski, tak, no, ja również mam 14-letniego syna, więc wiesz, no, to jest wątek, który bardzo dotyka. Tak, ten, nie będziemy tutaj spoilerować, bo naprawdę nie chciałbym psuć seansu i odbioru naszym słuchaczom, którzy jeszcze nie oglądali informacji zwrotnej. Natomiast on porusza tak, ale sam ten wątek tego alkoholizmu, bo wiesz, no, też sprowadzanie alkoholików do, brzydko mówiąc, tych tak zwanych tuptusiów, tak, tych, którzy gdzieś tam na... Tam jest jeszcze problem bezdomności i wejścia w bezdomność, i to alkoholizm jakby jest jednym z demonów tego wszystkiego, które atakuje człowieka. Tutaj nie mamy bezdomności, tutaj mamy warunki idealne, bo nawet jeżeli psują się relacje i rozpada się rodzina, to ma dokąd się wyprowadzić, tak? Tak, stać go na to. Stać go na to. Wysoko funkcjonujący alkoholik. I bo my o tym też zapominamy, że bardzo wielu ludzi pije, codziennie pije, i oni świetnie funkcjonują, nie widać po nich, że są alkoholikami. Ale ten, właśnie tutaj podobno, ja tego nie jestem specjalistą od uzależnień, ale rozmawiałem właśnie z koleżanką, która jest, i mówi, że że rola Jakubika jest znakomita, wybitna, bo tam takie malutkie rzeczy są w tej roli, którą właśnie rozpozna każdy terapeuta, które pokazują, że nawet kiedy nie widzisz go, że on jest tam nachlany, tak, to widzisz, że ten facet jest alkoholikiem. A dlatego uważam, że Jakubik stworzył kreację aktorską, bo w najmniejszym nawet takim wymiarze zadbał o to, żebyśmy dostali na ekranie jednak obraz alkoholika. Okno na kulturę. Omawiamy serial Informacja Zwrotna, przypomnę, polski serial kryminalny, na podstawie powieści Jakuba Żulczyka pod tym samym tytułem. Główne role to Arkadiusz Jakubik. Przemysław Bluszcz, tutaj twardy gliniarz. I to jest ciekawa właśnie rola, ponieważ jeżeli chodzi o alkoholików, pojawiają się tutaj różne kwestie. Przechodzenia przez alkoholizm. To nie jest powiedzenie, alkoholikiem się jest. Albo czynnym, albo biernym. Mhm. I tutaj mamy sytuację różnych dróg, które się pojawiają w tym filmie, przechodzenia przez alkoholizm. Ale równie traumatycznych. Powiem szczerze, że bardzo poruszyła mnie sytuacja męki policjanta przesłuchującego rodzinę zaginionego Piotra Kani.
kiedy on po prostu wewnętrznie nie daje rady, poci się i to jest sytuacja, w której musi wziąć oddech, żeby wrócić do sytuacji, którą się zajmuje. Mhm. Jest tutaj dużo, i to mnie dziwi, ale zaskakuje pozytywnie, że jest dużo takich wątków, które są skierowane na samego człowieka i zmagania się ze sobą. Czyli, że tutaj musisz zmagać się ze sobą, musisz pewne rzeczy pokonać, musisz się doprowadzić do stanu, w którym pokochasz siebie. Wielokrotnie Arkadiusz Jakubik staje tam przed lustrem przecież. Mhm. I to jest ta kwestia, kogo tam widzi, z kim się styka, czy to jestem ja? Dojście do tej prawdy poprzez odtworzenie sytuacji, w których był w stanie nieświadomości. I to jest ta kwestia spojrzenia na siebie, która no, mocno zaogniona jest chyba tą całą historią wbicia się w taki stan alkoholizmu. Co go do tego doprowadziło? Jakie sytuacje w życiu go do tego doprowadziły? Bo przecież te sytuacje rodzinne, które tam są pokazane, te wycieczki gdzieś wspólne, które miały powodować, że rodzina będzie spójna, pokazywały, że one coraz bardziej ich od siebie oddalały. Zresztą jest ta wstrząsająca scena, kiedy oni właśnie w Chorwacji, tak, siedzą, pojechali do tego przyjaciela, tak, którego w Konopka się wciela, i siedzą przy stole. Właśnie tak, o, właśnie, to jest takie dolce vita włoskie, nie? Że siedzą, tutaj ciepło jest, wino, jedno, drugie wchodzi, dobre jedzenie, chill, luz, no, prawdziwy taki właśnie klimat śródziemnomorski i nagle Jakubik coraz bardziej wchodzi w ten mrok. Nagle te demony zaczynają go opanowywać i przy stole jego syn w końcu mówi mu, że on go nienawidzi, tak? Właśnie nienawidzi go za te chlanie, za te picie, za to, jak on się zachowuje. To jest też wstrząsająca scena. I teraz pytanie, wiesz, czy to dlatego, że właśnie Żulczyk pisał to z perspektywy swojej, właśnie alkoholika, który doświadczył tego, który pewnie też w liceum pił, tak? No nie wiem, pewnie tak, no. Wszyscy, to jest mniej więcej moja półka, tak? No Żulczyk chyba, Jakub Żulczyk chyba był rok nade mną. Mi się zdaje, że nawet w tym samym liceum. My chyba chodziliśmy do Elo1 razem i on był chyba rok wyżej nade mną. Natomiast no, to jest z jego perspektywy, bo wiesz, masz wielkie filmy o alkoholizmie, no zostawić Las Vegas, Nicolas Cage dostał Oscara, Lot z Denzelem Washingtonem, nie wiem, Szalone Serce z Jeffem Bridgesem, też Oscar. To jest ciekawe, że wielu aktorów za rolę właśnie alkoholików dostaje Oscara, Narodziny Gwiazdy. To jest też chyba istotne, wiesz, film, który pokazał i ta wersja z Chrisem Christophersonem i Barbą Streisand, i ta wersja z Lady Gagą i Bradleyem Cooperem, oba one pokazały, czym jest alkoholizm wśród muzyków. I to jest coś, czego też Żulczyk dotyczył. Czym jest alkoholizm wśród artystów? Tak, to jest bardzo ciekawy i mocny wątek. Tak się zastanawiam, bo tak poruszyłeś nasz regionalny wątek tutaj, który nas tutaj we trzech gdzieś tam spaja. I biorąc pod uwagę to, widzę tam jednak jakieś tam zainteresowania muzyczne. Zresztą sam Jakub Żulczyk wygląda jak rockman, więc trzeba to mu przyznać. I tak się zastanawiam, czy przypadkiem też nie był słuchaczem audycji, które prezentowałem tutaj w Radiu Olsztyn. A to pozdrawiam Jakuba, tak. Nie akurat muzycznie skierowanych nie w tę stronę, co trzeba, dzisiaj przyznaję. Czy nie przypadkiem w stronę właśnie tej muzycznej anarchii punkowej, która raczej była destrukcyjna w swoim działaniu, a nie budująca. Arkadiusz Jakubik dobrze się wciela w rockmana. On taki jest podstarzały rockman. Zresztą taki wątek właśnie tego rockmana, punk rockowca, który wszedł już w życie dojrzałe. Gdzieś tam już go stać na bogaty strój, ale on tym strojem jednak oddaje to, że gdzieś tam jedną nogą był w środowisku punk rockowym. Gdzieś tam to w nim zostaje, chociaż już waga nie ta i może spojrzenie nie bystre, ale ten drive taki gdzieś tam zostaje. W przypadku na przykład puszczania sobie muzyki w sytuacjach traumatycznych, gdzie katuje się riffem, mocną treścią, zamiast w ciszy wsłuchać się w siebie, wpuszcza kolejne legiony w swoją duszę. Mhm. Więc to jest to niezwykle mocno pokazane, bo kiedy sam w tym środowisku byłem i funkcjonowałem, to dla mnie alkohol no nie był tam jakimś tematem, który niepokoi. Wręcz przeciwnie, który pozwala funkcjonować razem, bo po koncertach to imprezy w hotelach i to takie, że lepiej o tym nie mówić. Czy też na przykład takie sytuacje zadziwiające, kiedy budzi mnie ktoś, kto
kwateruje w tym samym pokoju, patrzy Sławek Wierzcholski z Nocnej Zmiany Bluesa i on dziwi się, ty co tu robisz? Więc to są, nie że tutaj była jakaś zdrożność w tej sytuacji alkoholowa, ale pokazuje, że człowiek jest w stanie przyjąć rzeczy w swój życiorys, których na co dzień by, których by do siebie nie dopuścił, jak wypicie 0,7 alkoholu przed wejściem na scenę przez jednego perkusistę, znakomitego polskiego, i w ogóle nie było widać, co się z nim dzieje na scenie, czy też drugi, który po mocnym alkoholu modlił się do 7 gitar wystawionych za sceną na kolanach, a potem założył słuchawki na uszy, włączył swój ulubiony zespół, w tym przypadku to był Slayer, bowiem, i słuchając muzyki Slayera, grał utwory swojego zespołu na scenie. No to zdumiewające. To są sytuacje, które robi alkohol. Ale wiesz, to jest ten demon. To jest też pytanie, czy właśnie ta popkultura przez te lata nie celebrowała tego picia. Może nie popkultura, może ja się źle wyrażam. Chociaż nie, no popkultura. Jak spojrzysz na teksty Jima Morrisona, tak? Spojrzysz na The Doors i całe te celebrowanie, ten król jaszczur, tak? Ten Dionizos. Percepcji. Tak, otwieranie percepcji, drzwi. Dionizję. A ostatecznie, wiesz, skończyło się tym, co bardzo mi się podobał, ten taki jedno zdanie, które pada w filmie Olivera Stone'a, do którego mam pewne zastrzeżenia, The Doors. Ale akurat, wiesz, co, wiesz, im jestem starszy, tym bardziej cenię Olivera Stone'a, bo on pokazał Jima Morrisona jako tego zażygonego błazna, klauna, który, jak to wyraził się postać grana przez Michaela Madsena w The Doors, która obrzygała drzwi percepcji, tak? To tym skończył Jim Morrison. Ale wiesz, kiedy na przykład patrzę na taki, nie wiem, czy pamiętasz taki film Ćma Barowa, Barbet Schroeder, to jest film z Mickey Rourke i Faye Dunaway, film na podstawie Charlesa Bukowskiego. Wiesz, kiedy ja mam parę książek Charlesa Bukowskiego, ja lubię Charlesa Bukowskiego, ale celebracja chlania przez Charlesa Bukowskiego, cała też wymowa Ćmy Barowej, filmu, który uważam za, znaczy uważam, że tam Mickey Rourke stworzył wybitną rolę, ale całe przesłanie filmu, że ja będę pił, bo po prostu lubię, bo to jest ten rodzaj życia, który ja chcę, to jest taki hedonizm barowy gdzieś z Kalifornii, tych ciemnych barów, czy Jim Morrison, który będzie chlał, bo lubi, tak, bo po prostu to jest wyważanie drzwi percepcji. Była taka sytuacja, był taki nurt muzyczny, Straight Edge w punk rocku, w hardkorze, który właśnie proponował życie bez alkoholu, życie bez używek, ale to takie mocno ideologiczne wejście w te klimaty, i funkcjonował także w Polsce. Antena Krzyku, taka wytwórnia niezależna, promowała te nurty. I wegetarianizm, tak? Wszystko naraz. Mhm. Ale ten ruch był taki mocno antychrześcijański też i skierowany na atak na Kościół. Ale widzę tam, bo Dead Kennedys, między innymi taka formacja, Biafra, który to promował, no miał możliwość jednak w tym wszystkim wykreowanie stylistyki i miejsca w przestrzeni muzycznej na niepicie alkoholu. Tylko czym to się kończyło? Innymi używkami, innym zniewoleniem. Więc uznaję, że w środowisku muzycznym to są tylko wyjątki. To jest jak moda. Nie piję, nie jem mięsa, kocham zwierzęta i nie ścinam drzew z kornikami, tak? Więc na tej zasadzie. I ona gdzieś tam minie. Bo niestety wielu artystów zapija swoje traumy. Albo zapija na przykład wolny czas. Albo zapija to, że adrenalina za szybko opadła, on dalej jeszcze chce, tak jak na scenie. Albo już nie chce na scenie i to zapija, bo musi być na scenie. Brak weny. Z kolejnymi nagraniami, co powiedzą słuchacze, i czy ostanę się na tej scenie, bo nie potrafię żyć z niczego innego, tylko z tego mogę. Bohater Arkadiusz Jakubik na pewno ma tę sytuację z codzienności, tylko że ma tę zaletę, bo oprócz muzyka, który może zarabiać na muzyce, wydaje płyty, gra koncerty, no jest także aktorem. Funkcjonuje w przestrzeni innej, która się uzupełnia. Czy ona pozwala mu tutaj wykreować obraz autentyczny? Tak, jak najbardziej. Tak, tak. Ale czy pomaga mu samemu się zmagać z własnymi demonami, czy je ma? Nie wiem. Ale być może to jego doświadczenie pozwoliło mu skonstruować tę postać, w której widzę dużo niego. A chyba to jest ważne, żeby to nie było tylko odtworzenie, bo autentyzm z odtworzenia jest doskonały. Jeżeli on taki jest, ale jeżeli tam jest coś mojego i to jest dla mnie jakimś wentylem bezpieczeństwa,
no to niech będzie, tak? Niech będzie tym lekarstwem, niech będzie tą tabletką dla rzeszy muzyków, którzy niech nie tylko się cieszą, że usłyszą tam w filmie jakiś riff gitarowy, którym dobrze dobrali muzykę, znają się na rzeczy, tak? Tak, to jest w tym środowisku. Środowisko takiego anarcho-punku, jak zespół, już nie chciałbym mówić nazw, bo zaraz te zespoły powiedzą, zaraz oskarżacie nas o alkoholizm. Chyba jako publicyści mamy prawo do oceny. Ale były tak? takie zespoły, zwłaszcza w Jarocinie w latach 80. anarcho-punkowe, które prezentowały właśnie taki nurt. Dzisiaj funkcjonują jako już nestorzy, ale wiele osób z tego środowiska odeszło, bo nie żyje. Punk jest fajny, ale później kończy się tym, że po prostu walisz małpki gdzieś pod sklepem. A co może uzdrowić to środowisko? No, zwrócenie uwagi na to. To trzeba zwracać uwagę. Być może to ten film, ten serial jest taką tablicą z ostrzeżeniem. To jest może taki znak drogowy. Myślę, że jest. Myślę, że jest, bo wiesz, oczywiście jak spojrzysz na te wszystkie filmy najważniejsze, tak, no czy tam, nie wiem, werdykt Sydneya Lumeta, który pokazywał Paul Newman wcielał się w prawnika takiego zapijaczonego. Kto się boi Virginia Woolf, Mike'a Nicholsa, tak? Kolejny film Elizabeth Taylor, Richard Burton, też bardzo mocny obraz alkoholizmu kobiet, Kotka na gorącym blaszanym daszku, znów Paul Newman. Wiesz, dużo tych produkcji było, natomiast one nie miały chyba takiego wymiaru, jak ten serial, o którym mówimy, bo też nie były zawsze pisane przez kogoś, kto właśnie doświadczył tego alkoholizmu. I wiesz, ja teraz, jak przygotowywałem się do rozmowy podcastowej z Bogusławem Lindą, no od razu ją zareklamuję, w 12 grudnia się pojawi, to wiesz, obejrzałem sobie filmy Pasikowskiego, które bardzo lubię, wychowały mnie. I tak wiesz, teraz też na Netflixie pojawiły się Demony Wojny według Goi. Ten film się naprawdę broni z lat 90. Takie kino akcji wojenne. Dobre kino. Byłem zaskoczony, że tak bardzo się broni. Ale wiesz, no... Masz tam scenę, oczywiście product placement, nie? Absolutne klasyczne lata 90., czyli zbliżenie na konkretną markę piwa. Tylko po to, bo po prostu producent tego piwa zapłacił, żeby to się w filmie znalazło. No ale wiesz scenę, kiedy twardziel Linda bierze butelę wody, pije, później idzie na akcję, ratuje, jest bohaterem. Jest herosem, tak? Jest bohaterem, który ratuje ludzi, a wcześniej pół butelki samemu wypił, tak? Z głosem Franza Maurera. Więc wiesz, jednak ta woda przypisana do tego twardzielstwa, do tego męstwa z kina noir, Bogart, który zawsze ma tę szklankę whisky. James Bond, który mówi martini wstrząśnięte, ale nie mieszane. Oni wszyscy są cool, oni wszyscy są fajni, oni wszyscy są świetni i oni wszyscy piją, więc dlaczego ja mam nie pić? Więc jest jednak chyba problem popkultury, która stworzyła obraz fajnego alkoholika. Ale boleję tak na koniec nad jednym szczegółem, bo w tym filmie nie ma duchowości, tej duchowości związanej z wiarą. Bo mam wiele świadectw alkoholików, których wiara uratowała i wyrwała z tego środowiska, nawet bez wchodzenia w AA. No tak, ale Żulczyk nie jest chyba osobą wierzącą, więc tak, myślę, że... Tak, tutaj nie chcę tutaj analizować doktora Misio i Arkadiusza Jakubika, ale tego akurat mi brak, bo kto jest tutaj tym, który przestrzega przed alkoholizmem? Spójrzmy na nasz region Giedrzwałt. Matka Boża mówiła, żeby wódki w domu nie było. Do rodzin. W waszych rodzinach będzie się dobrze działo, jak nie będzie tam wódki. Jeśli słuchacze chcieliby znaleźć jakiś film z wątkiem duchowym o alkoholizmie, to ja polecam bardzo Lot Roberta Zemeckisa z Denzelem Washingtonem, bardzo uduchowionym aktorem. I tam jest cała płaszczyzna duchowa i to bardzo chrześcijańska, a też bardzo mocny film o alkoholizmie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Łukasz Adamski. My zawsze tu przy kawce, może herbatka, już taka imbirowa, nie, taka nie. Pora, nie? Kawka, ja mam cały czas czarną kawkę. Tak. Dziękujemy, smacznego, do usłyszenia. Żegnają Łukasz Adamski, Grzegorz Kasjaniuk. Okno na kulturę.